Dzisiaj dowiesz się, jak zapamiętać nazwy czterech krajów, w tym Polski i trzech naszych sąsiadów ściany wschodniej. Instytut Lingwistyki przedstawia Angielski 2.0. Cześć, tu Magdalena Ali z Instytutu Lingwistyki i dzisiaj seria English 2.0, w której będę Ci pomagać zapamiętywać niektóre rzeczy w sposób prosty, łatwy, no i mam nadzieję, że przyjemny. I to dosłownie w kilka minut. Zacznijmy od serca sprawy, czyli od Polski. Poland. Poland jest krajem zlokalizowanym w środkowej Europie. Poland ma dostęp do Morza Bałtyckiego. No i stolicą Poland jest Warszawa. I częstym zjawiskiem jest zła wymowa w postaci Poland. No i nie chcemy mówić, że jestem z Polski albo z Polski, więc nauczmy się nie wpadać w dwie pułapki, a konkretnie Pol, nie mówimy Pol, tylko Pol, dodajemy dźwięk eł przed L. No i nie mówimy land, tylko land, zamieniamy A na Y, Poland. No i żeby pomóc Ci zapamiętać, stworzyłam dla Ciebie mnemotechnikę w postaci historii, którego głównym bohaterem będzie Lech Wałęsa. Wyobraź sobie, że Lech Wałęsa właśnie wygrał pokojową Nagrodę Nobla, no i jesteś bardzo z niego dumna, więc zapraszasz go na grubo zakrapianą imprezę. Natomiast impreza jest tak bardzo grubo zakrapiana, że rano Wałęsa budzi się z ciężkim przypadkiem choroby filipińskiej, tym razem nie Kwaśniewski. No i żeby mu pomóc, każesz mu połknąć len, połlen. No i po tym, jak już lepiej się zaczyna czuć, Wałęsa prosi Cię o to, żebyś wsiadła z nim do jego syreny i żebyście pojechali na północ, czyli north, do Kaliningradu, czyli do Rosji, Russia. No i warto zapamiętać tutaj, że nie mówimy Rusja czy Rus, czy Rusia, tylko Russia. Jak to zapamiętać? Lech Wałęsa Ci mówi, że słyszał o przypadkach rasizmu, Russia, rasizm, w Kaliningradzie, dlatego że najpierw tam były Prusy, potem Niemcy, Rosja, Polacy, no i on stwierdził, że skoro już ma tą Nagrodę Pokojową Nobla, że zrobi tam porządek. No i po tym, jak robicie tam porządek w Russia, która jest krajem tak naprawdę terytorialnie największym na świecie, Russia, której 75% znajduje się w Azji, a nie w Europie, to jedziecie na wschód, czyli east, do, a raczej na Litwę, czyli do Lithuania. No i nazwę tego kraju już nie tak łatwo jest zapamiętać, dlatego że mamy tutaj dwa trudne dźwięki, th, nieszczęsne th i ania, czyli dość długi samogłoskowy ciąg. No i najlepiej dźwięk th praktykować poprzez przyłożenie czubka języka do zębów górnego łuku, th, th, a drugi dźwięk to jest Lithuania, czyli znowu mamy eł, wania z j, Lithuania. No i żeby pomóc Ci skojarzyć nazwę tego kraju, na początku trochę Ci o niej opowiem. Lithuania jest dość bliska polskim sercom, dlatego że wielu wybitnych Polaków, takich jak Miłosz Piłsudski, Słowacki, Mickiewicz, są kojarzeni właśnie z Lithuania. No a stolicą Lithuania jest oczywiście Wilno. No i ogólnie ciekawe jest również to, że flaga Lithuania pod względem kolorów przypomina kolory noszone przez Rastafarian. No i teraz, żeby skonsolidować sobie tą trudną nazwę Lithuania, pomyśl, jak Adam Mickiewicz siedzi w ciemnym pokoju i pali się taka ostatnia świeczka. On pisze: Litwo, ojczyzno moja. No i nagle ta świeczka mu gaśnie. Szuka wszędzie, po szafkach, nie ma nigdzie, a na jutro ma oddać pana Tadeusza. Więc przenosi się do przyszłości, przenosi się w przyszłość, no i zakupuje zapas baterii litowych, czyli lithium batteries, więc skojarz sobie, jak Mickiewicz dokańcza pana Tadeusza przy blasku dzięki lithium batteries. No i jedziecie teraz na południe, czyli south, do Białorusi, Bielarus.
No i Białoruś jest bardzo pięknym krajem. Puszcza Białowieska wspólnie z Poland, Białoruś i Poland wspólnie tworzą azyl największy na świecie dla bizonów, dla żubrów, przepraszam, dla żubrów. Nawet nie wiem do końca, jaka jest różnica w tym momencie. Dla żubrów wspólnie mają 1100 sztuk, więc robi to wrażenie. Co więcej, Białoruś, no trzeba mieć wizę, żeby tam pojechać w ogóle. No trzeba mieć wizę. Nie jest tak łatwo tam się dostać. No a stolicą Białoruś jest Mińsk. No i żeby teraz zapamiętać, że nie możemy powiedzieć Belarus, tylko jest to takie dźwięk J, Białoruś, skojarz sobie jak Lech Wałęsa, który raczej jest kojarzony z tym, że ma, no nie jest w zbyt dobrej komitywie z Rosjanami, natomiast można powiedzieć, że Białoruś wręcz jest w łóżku z Putinem. Wyobraź sobie zdziwienie mieszkańców, jak ty i Lech Wałęsa wysiadacie z syreny. Są tak zdziwieni, że aż bielał nie jeden Rus. Białoruś. No i mam nadzieję, że te skojarzenia pomogą ci zapamiętać nazwy tych krajów. Lajkuj, subskrybuj, jeżeli masz jakieś sugestie co do przyszłych odcinków, to proszę zostaw to w komentarzach. A w międzyczasie nie zapomnij pobrać darmowego kursu o najskuteczniejszych metodach nauki języka angielskiego. No i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Cześć!